Na tak donośne wydarzenie dzisiaj oczekiwałoby oko kamery i blaski fleszy. Ówczesna 150-osobowa wioska Nazaret i skryte przed światem mieszkanie Miriam to jakby zbyt skromna okoliczność na dialog z Bogiem niosący na sobie ciężar zbawienia świata. W zwiastowania wsłuchujemy się wewnętrzny dialog Marii z Gabrielem. Może w mistycznym uniesieniu Maria rozeznaje, jaka jest wola Boga względem niej, może nawet nie ma pojęcia, że również względem całego świata jakie są nasze dialogi rozeznające Bożą wolę. Z czym konfrontujemy pytania, które pojawiają się w naszym życiu? Czy jedynie ze światem zewnętrznym, jego oczekiwaniami, naciskami? Czy kierują nami wrażenia, emocje, pragnienia lub lęki? To wszystko może mieć jakieś znaczenie, ale warto poszukać odpowiedzi w Bożym Słowie skonfrontować z mądrym przyjacielem, może z przewodnikiem duchowym. Warto zapytać swojej roztropności. A ja osobiście lubię poczekać na konkretny znak, na jedno czy drugie wydarzenie z życia, które potwierdzi albo zaprzeczy podjętemu wyborowi.